Witam. Którą tu mamy? Chyba piątą rano. To co mówiłem, powycinałem wręgi. I na to wygląda, że jeszcze... Na ten moment mamy spokój. Tak pomyślałem sobie, że jeszcze wam pokażę, że ostrze. Mam sporo tych ostrzy, tak? Tu się nazbierało jakieś tam, ale nie ukrywam, szybko się tępią. Jak to na kartonie. Więc mam tutaj 2000 papier grubości 2000, więc naprawdę jest to taki cieniutki. Podklejam sobie, już miałem zrobić to, ale myślałem, że tak na szybko pokażę. Podklejam na kartoniku sobie i później ostrzę. No, tam 3-4 razy wystarczy pociągnąć. No i później taki karton milimetrowy, jest to na raz albo dwa razy zależy. To tak na marginesie, może komuś się przyda. Nie każdy, nie każdy wszystko wie. Ja też nie wiem wszystkiego, więc myślę, że ten. Ok. Mamy wręgi wycięte. I teraz tak, Wellington ma to do siebie, że on nie ma głównej wręgi. Tej, która jest wzdłuż. I na to wygląda, że będzie każde pod... Każdy, tak? O. Każdy element przytrzymywany jest jakby powierzchnią, tak? Nie? Czasami zdarza się tak, że mamy główny w modelach mniejszych, tak? Myśliwców albo do którego są wręgi przystawione, nie? Czasem to jest w statkach. O, tu jest sztuka do sztuka, ale to jest standard, nie? Kółko, pach. Więc różnie to bywa. Widziałem takie modele, może ktoś też się zdziwi. A może nie. Ha. Dobra. O tego mówię. Nie wszystko wiemy. Działamy. I teraz tak. Gdzie mamy? 1B, tak? I 1A. Pójdzie na początek. Myślę, że tutaj można. Tak, wycięło się. Zobaczę jeszcze. O, sorry za moje palce. Piecu rozpala. Eko groszek. Dobra. Więc ten. Zrobimy coś takiego. No i co? No to wytnę ten pierwszy element. Zobaczymy, co to w ogóle będzie. Jak to wygląda. Ok, to. Zastanawiam się, czy wam pokazywać, jak wycinam za każdym razem, czy po prostu pyk. I żeby było na gotowo wycięte, nie? No zobaczymy. Teraz zrobię na gotowo. Na razie. No to, a może pokażę wam. Tu mamy jedynkę. Zrobimy jedynkę. Wytniemy, wyjmiemy wręcz. To jest szywka. Wyjąłem tę szywkę. Tutaj. O, jedna. Kładziemy sobie na matę. Mam różne. I piątki. Piątki wygodne są maty. Bo łatwiej, na przykład coś mniejszego robię, jest mi łatwiej przekręcać. To jest piątka. Kiedyś mam nawet 100 sztuk. Gdzieś kiedyś kupiłem. Jak ktoś chce za piątaka, bez problemu. Dobra, teraz, a tu mam A4, bo już trochę większa, wygodniejsza. No i A2, więc co, mamy jedynkę, o tu mamy jedynkę, nie wiem, widać będzie, chyba widać będzie, nie? Dobra, widać, no, jedynkę, no i tutaj naostrzyłem i lecimy. Pyk.
To jest jedynka. Dobra. Okej, jedynkę mamy. Aż okulary zdejmę, bo w moim wieku 60 lat czasem się nie widzi wszystko. I teraz tak. Zależy od producenta. Jedni mówią, żeby ciąć wzdłuż linii, inni mówią, żeby przy linii. I teraz jak jest dobrze program, jak dobrze jest zrobiony model, to wszystko fajnie jest. Teraz już rzadko się zdarza. Kiedyś był problem, naprawdę. No to co? Żeby nie pociąć sobie tutaj linii, metalową używam linijkę, ponieważ jak mam ostry nóż, czasem ta aluminiowa się nacina, jest dziura się robi, albo drewniana, albo plastikowa. Wolę, żeby ostrze mi się tępiło, niż materiał mi tam, nawet nie zrobił ten GPM, bardzo fajny wydruk, naprawdę, teraz tak patrzę. Ma swoje lata, 20 lat papier, ale jest ok. No to co, lecimy. Ciągnę sobie pod kątem, nie tak, nie tak, to jakby moja metoda jest. Cały czas pamiętajcie. Każdy popełnia swoje błędy. I tylko to jest tym najlepsze. Myślę, że nie mam mistrzów nad mistrzów. Ważniejsze dla mnie tak naprawdę zabawa. Nie ukrywajmy, w dzisiejszych czasach jest ciężko, mentalnie bym powiedział. Może nie dla wszystkich, ale można powiedzieć, że niektórzy mają z tym zagwozdkę. Podejrzewam, że też to wynika, że każdy jest inny. O, chciałem, dobra, że każdy jest inny, więc ma też inne zainteresowania, potrzeby. Myślę, że to wiele wynika z to, co w dzieciństwie robiliśmy. Modelarstwo jest sposobem, był dla mnie, na przykład za czasów komuny, czymś ciekawym. Były to czasy, że jak się samemu nie zrobiło, to się nie miało, nie? Pamiętam, że kiedyś w domu harcerza rzucili modele plastikowe, to były matchboxy w skali 1 do 72, pamiętam, firma Matchbox. Jadź, to było szczęście mieć, naprawdę. To były czasy, naprawdę. Niewiele było potrzebne do szczęścia. Do szczęścia tak naprawdę niewiele było potrzebne. Dzisiaj też tak to. Ale to już jest inna bajka. Okej. Okay. Tak sobie gadam przy okazji. Ale myślę, że z kim trzeba pogadać. Sam ze sobą. Nie? No serio, to no wiadomo. Mamy tak. Byśmy mieli ten i tamten. Dobra. Już niedługo, jak wytnę to. Czas do pracy. Do fabryki. Tu trochę sobie tu skubało mi się, ale to spróbujemy wyprostować. Tutaj też, żeby nie było później problemu. O, to by było tak. To by byłoby tak. Mamy. I teraz co? Czasem
dobrze jest. Te białe krawędzie. Markera mam z Biedruna. Białe krawędzie. O. W ogóle nie będzie widać. Ja, i takie, żeby to nie nasiąkało, pamiętajcie, nie tam powoli. To zależy jaki marker i później widzieć. O. Już zagadałem się. Na czarnym nie ma problemu. Poszło. Na brązowym trochę przesiąkło. No właśnie, to jest tak, że jeden błąd i już później wpływa. Więc trzeba robić żyt. No dobra. No i teraz jak myślicie? Chyba lepiej wygląda, jak są krawędzie zasmarowane czarnym. No dobrze. I co byśmy dalej zrobili? Trzeba by wygiąć. Zaraz mam taką gąbkę po jakimś telefonie. Gąbkę mam. O, po telefonie. To już mogę odstawić. Jak mam gąbkę po telefonie, potrzebujemy czegoś, żeby to wygiąć. Czasem też są różne patenty. Zaraz poczekajcie. Mam. O. Pędzel sobie wziąłem. 9. To jest taki dość grubszy. Nie? No i teraz jak mam tą jedynkę, 1A, on będzie z przodu. Więc na to wygląda, że będzie załamanie w ten sposób. Jeśli będzie tu załamanie i tu mamy boczne załamanie, więc i tak musimy wygiąć. Ja na gąbce, czym głębsza gąbka będzie, tak? Pamiętajmy, że tu gdzieś jeszcze będzie coś w tym stylu, tu, nie? Coś. O. Tu byśmy mieli wygięcie jakieś. I chyba gdzieś tu mamy. O. By było gdzieś tak, nie? Teraz zobaczmy, czy to wygląda, że to jest jedynka, tak? O, coś takiego by było, nie? Tu już później się skleje, wyprostuje i naciągnie się. Ja przeważnie wkładam w ten sposób do środka, tak? I później coś tam. Nie pcham z tej strony, bo boję się, żeby mi tutaj te krawędzie nie powyginały się. O, i coś takiego byśmy mieli. O, widzicie? I tu mam czarny, nie zasmarowałem. Widoczne. O, kurwa. Jakaś mucha mi tu. Już mam 18 stopni. I takie coś by było. To byśmy mieli to i co jeszcze było? 1B. O, 1B. O, będzie nieduży, aż już się cieszę. Dzieci się cieszą, że robię modele, ponieważ jestem uśmiechnięty. Nie zadają mi czas. O 4 rano ze wstanę i mam ten czas. Ok. Następnym razem pokażę wam, jak dokleję, jak z tym uważam. Zastanawiam się nad tym, jak robicie oszklenie, bo ja też robię swojemu, po swojemu i może ktoś gdzieś widział, jak Krzysz robi oszklenie. Tu jeszcze jest ok, nie ukrywam, bo mamy elementy, ale jak już jakiś tam Mustang, coś tam, gdzie obłe ma szybki, to stare metody nie znam, bo kiedyś też podejrzewam, musieli to robić. Więc zobaczymy. Ok. To co? Wellington. GPM. 69 numer. Lata 90. Rią. Dobra. Kończę. Pozdrawiam. Ok. Dalszy ciąg. To co mówiłem. To co? Miałem podkleić klej. Mam tutaj tubkę. To jest. Tutaj się zawsze trochę wysuszy. Możemy wziąć takie coś. Odkleić. Teraz możemy wziąć patyczkę. Zawsze jakiś patyczek przyda się. Powiedzmy, że ten klej tutaj nam jest potrzebny. Ale to.
w moim warsztacie. Mogę sobie bałaganić. Tak zawsze sobie myślę. Tam za mną jest świat krewetek. Myślę, że w jakimś czasie pokażę wam. Dzisiaj ślimaki przyjechały. O co mi chodzi, że tu będziemy sobie. Klejować. Tak zrobiłem tutaj. Gdzie ta kamera? Może tu. Teraz tak. Przyłożę. No zawsze to jest taka mała walka z tym. No i już mamy różnicę w liniach. A żeby nam to ładnie się nakładało. No to widzicie. O. Tak jest. Powiem wam. Nie przejmowałbym się tak. Naprawdę. Bo chodzi o pewną ideę. Tak. O, proszę. I to jest klej już przyklejony. A jest ciekawe, co za klej. Nie będę tutaj. Klej introligatorski. Nie ukrywam, miałem różne kleje. I ten, proszę. Zrobione. Mamy. Trochę niech podeschnie, a przy okazji to zrobię tak. Pokażę wam to mój sposób na różne rzeczy. Zrobię takie coś. Mam. Gdzieś tu miałem nożyczki. O, są. Nożyczki medyczne. Nożyczki medyczne. Robię ostrzałkę do noża. Powiedzmy, że wycinam. To tak. To jest mój sposób. Nie upieram się, że to jest najlepszy. Nigdy się nie upierałem. Nie mam potrzeby komuś udowadniania. Ok. To, że mam tak, sobie dokleję tutaj, prawda? Gdzieś jakiś ołóweczek. Ołóweczek. Powiedzmy, że mam jakiś ołóweczek. Zawsze dobrze mieć. O, tu dotąd klej mam. Nie trzeba co smarować. Proszę, pyk. Ok, tu mam takie narzędzie, które ostatnio sobie zakupiłem. Gdzieś w jakimś sklepie budowlanym. Budowlarstwo, wbrew pozorom, ma dużo z budowlaką. Wiele rzeczy. O. Ok. I jeśli to już mi wyszło. Proszę. To jest kartonik. Ten papier kiedyś się ściera. Zawsze można nowy zrobić. Pyk. Pyk. O. Dobra. No i mam. Dobrze mi zawsze czysto. Wyczyszczone. Miarkę mam. O. I sobie później. Ostrze. Dobra. Mamy. Jak? Sprawdzimy, nie? Co to ma być. Niesamowite to jest po wklejeniu wyciąć. Po wklejeniu wyciąć. Równo. Mamy tutaj milimetr. No, nawet mniej niż milimetr. Ok. Mamy to wyciąć po wklejeniu. No, powiedzcie mi. Kto to zrobi po wklejeniu? Żeby to równo było. Bo podejrzewam, że to ma być początek, więc tam ma być szyba, nie? Tak sobie wyobrażam. Ok, no ale dobra. Też tutaj trzeba sprawdzić, jak to ma być. Mamy środek, widzicie? Te linie tutaj, tak?
mają na siebie nachodzić. Więc tak naprawdę sprawdzimy. No skleiliśmy, tak? No to sprawdzamy. Coś nam tutaj nie pasuje, czy pasuje? Dziwnie. Nie? Nie wychodzi na środku. No dobra. No nie wychodzi, jakby nie było na środku. No jest. A tu wychodzi. No tu ma wyjść 1B. Tylko tak mi trochę. Nie, brakuje. Ale zróbmy tak jeszcze. Zróbmy tak. Przepchniemy go tu. W ogóle jeszcze jak robimy różne rzeczy, dobrze wiedzieć gdzie jest środek. Od wewnątrz. Oni zapowiadają, że tu ma być środek. Więc tak naprawdę no musi być jakoś tak. Dobra. O, i to jest modelarstwo kartonowe. Ktoś by chciał wiedzieć, jest fajnie. Dużo pomysłów trzeba mieć. Więc zobaczmy, co nam powie, jak włożymy od środka. Na razie na sucho, nie? Dobra. Pamiętajmy, że tam na dole się rozszerza, nie? O, dziewczyny wyszły, moje córki. Słychać na śnieg. No i co mamy? Walkę z wiatrakami, jak zawsze, co? I teraz metoda jest taka, że ja muszę to jakoś ukształtować. Oj, wyskoczyłem. No ale dobra, jakoś tam ukształtujemy. I w tej chwili, aby to się zgrało, trzeba zrobić drugi element. Więc, aby nie przyciągać sprawy, trzeba wyciąć, więc do następnego. Wyłączam się, do zobaczenia, na razie.